Państwa, dzisiaj na spotkaniu z panią Wandą Konarzewską. Osobą, dzięki której świat dowiedział się o ojcu Klimuszce, mogę tak powiedzieć? Na pewno. Wie pan, lata 70. Polska w okowach, że tak powiem, socjalizmu za żelazną kurtyną. No i nagle okazuje się, że partyjny tygodnik Literatura zaczyna drukować pamiętnik jasnowidzącego księdza. Wyobraża sobie pan ten skandal? To było coś niesamowitego. Ludzie stawali o 5 rano po kolejne numery, bo to był cykl, prawda? Odbyło się posiedzenie KC, wywalili dyrektora, redaktora naczelnego Literatury Gottesmana. Ja, która wówczas pracowałam w telewizji, w redakcji popularno-naukowej, straciłam tam pracę. Mój naczelny powiedział, że nie będzie tolerował takich jakichś moich fanaberii, że tutaj obowiązuje materializm dialektyczny. I uważam, że to była największa afera intelektualna w powojennej Polsce w czasach ginącego socjalizmu. Jak ja się zetknęłam z Klimuszką? No właśnie, otóż, jak pani poznała Klimuszkę? Więc ja pracowałam wtedy w edukacji popularno-naukowej i były to ciekawe lata, bo już w ogóle świat jakoś wahał się po prostu, był jakaś, wyczuwało się wielką zmianę, przynajmniej w krajach komunistycznych również. Takie większe otwarcie, u nas był Gierek i tak dalej. I w tym czasie dwie amerykańskie dziennikarki pojechały do Związku Radzieckiego wówczas i napisały książkę Psi za żelazną kurtyną. I to była bardzo ciekawa rzecz, bo Rosjanie wszystko pokazali, wszystkie badania wojskowe i tak dalej. I tam pokazali tych swoich sensorów, czyli ludzie, którzy przesuwają przedmioty na odległość, jasnowidzów i tak dalej, i tak dalej. Po tej książce, która narobiła dużo szumu w Ameryce i nie tylko, odbyły się kongresy takie parapsychologii, którą nazywano wtedy psychotroniką. I telewizja polska się pomyliła. Myślała, że psychotronika to jest coś wspólnego z cybernetyką. I wówczas młodą dziennikarkę wysłała do Pragi Czeskiej. I ja tam pojechałam. Tam i nagle ten pierwszy kongres psychotroniczny, tak, czy tak, nie? Właśnie, właśnie. I ja nagle mi się świat otworzył, ponieważ zobaczyłam zupełnie inną, otwartą postawę naukowców, którzy obserwowali zjawiska bez jakiejś hipotezy z góry narzuconej, prawda? Tak jak to było jeszcze w Polsce. Wróciłam, napisałam na ten temat publikację i po tej publikacji zgłosił się do mnie jakiś korespondent, który napisał jakimś pismem raczej klinowym, prawda, kreskami, że on chce przyjechać i się coś mi tam przedstawić. Ale oczywiście to zlekceważyłam. Dostawałam wtedy 500 listów dziennie od słuchaczy, więc nie było szans. Ale później okazało się, że jestem na spotkaniu naukowym, ponieważ prowadząc programy popularno-naukowe kontaktowałam się z naukowcami i okazuje się, że on tam jest i że ma koloratkę, że jest księdzem. Tak poznałam ojca Andrzeja Klimuszko, który od 1974 roku był moim serdecznym przyjacielem, którego przedstawiłam potem opinii publicznej, ponieważ załatwiłam mu druk jego pamiętników w literaturze i towarzyszyłam mu podczas spotkań ze środowiskiem artystycznym, naukowym, aż po kres jego życia. Myślę, że to był jeden z niewielu ludzi o niezwykłych właściwościach psychicznych, nazwijmy to parapsychicznych, który był bardzo otwarty na środowisko naukowe. On wręcz wychodził do ludzi, którzy badają, przyjaźnił się z biologami, z psychologami, z lekarzami i mówił: powiedzcie mi, bo ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, jak to przebiega, możecie to tylko obserwować, ja mogę wam wszystko powiedzieć, bo ja sam chciałbym się dowiedzieć. Przy czym muszę szczerze powiedzieć, że nie był za bardzo wspierany w tym przez Kościół, przynajmniej w początkowym okresie. Był taki biskup we Wrocławiu, nazywał się Lagosz. Ja się teraz dowiedziałam z IPN-u, że on był tak zwany ksiądz patriota, czyli taki ksiądz współpracujący z komunistycznymi władzami, który go w ogóle uważał, że Klimuszko ma coś wspólnego z diabłem, że jest okultysta, który go wtrącił do Karmelu, czyli takiego zakonu milczenia, prawda?
żeby Klimuszko się nie kontaktował z ludźmi. Własne środowisko został w latach na początku, tak, na początku, tak. Ten biskup był jakimś jego wielkim wrogiem. Ale później, w momencie, kiedy Klimuszko został uhonorowany przez środowisko naukowe, również przez środowisko intelektualne, bardzo wybitni pisarze, jak Konwicki, poeta Jerdyński, Gottesman, a nawet Żukrowski, przyjaźnili się z nim, pisali o nim zresztą opowiadania, prawda? W ich książkach postać Klimuszki występuje. No to wtedy Kościół jakoś miał w stosunku do niego inną postawę. No i oczywiście w jakiś sposób honorował jego działalność. A jaka była działalność Klimuszki? On przede wszystkim uważał, że on powinien, jego dar został mu dany po to, żeby pomagał ludziom. Po wojnie było bardzo dużo ludzi, którzy poszukiwali swoich bliskich. Część bliskich zginęła na wojnie, nie wiadomo gdzie, prawda? Inni byli w więzieniach. Tutaj sytuacja w kraju była bardzo ciężka. I oni wszyscy tam przychodzili do Klimuszki i pytali, co z moimi bliskimi, czy żyją, prawda? I to było tak, że nawet potem Kościół, władze kościelne go przenosiły z jednej parafii do drugiej, prawda? Ale ludzie za nim jeździli. Gdziekolwiek się pojawił, tam jakieś tłumy były na... Ja muszę powiedzieć, że życie własne ojca Andrzeja było bardzo dramatyczne, bo w roku 1948 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego postanowiło likwidować tych jasnowidzących, uzdrawiających księży i tak dalej. Po prostu fizycznie. Była obława na plebanie, w wyniku której Klimuszko miał zostać uwięziony albo też wręcz zginąć. I on wtedy uciekł, tak jak mi opowiadał, wyszedł z plebanii w damskim stroju, jeździł po Polsce pociągami, nie wiedząc gdzie, przypadkowo w końcu do Rzeszowa go pociąg zaniósł, tam gdzieś w Bieszczady, tam wysiadł, brnął po śniegu, zobaczył, usłyszał dzwony kościelne, no jest jakiś kościół, poszedł do tego kościoła i proboszczowi w tej parafii, tuż przy granicy, powiedział, że jest księdzem polskim, który uciekł ze Związku Radzieckiego. Także jego strach o życie był tak wielki, że nawet osobom bliskim bał się o tym powiedzieć, ponieważ szukano go w całej Polsce, była po prostu obława na niego. No i tak siedział w ukryciu tam kilka lat, dopiero potem po 56 roku, kiedy już się zrobiło trochę luźniej, kiedy już Wyszyński wyszedł z więzienia, wtedy ojciec Andrzej też się ujawnił. Mnie osobiście, chyba wszystkich nas, fascynuje fenomen jasnowidzenia, który u ojca Andrzeja był czymś bardzo autentycznym. Ja nie widziałam, żeby on się pomylił, chociaż nie zawsze chciał mówić. Tu był dość grymaśny, na przykład nie chciał nic tam mówić, co będzie. Mówił, ja nie jestem wróżem. Nawet czasami diagnozując chorobę, ponieważ w tym też był bardzo dobry, mówił, ta jest, na przykład przyszła do niego matka mówić, że córka ma operację na trepanację czaszki i tak dalej, guz mózgu. On spojrzał na zdjęcie, mówi, nie, to nie jest żaden guz mózgu. Szóstka w prawej szczęce ma duży taki naciek jakiś, prawda? I stąd takie bóle głowy. Ale mówi, idźcie do lekarza. Za każdym razem mówi, idźcie do lekarza. Ale wracajmy do fenomenu jasnowidzenia. Ja muszę powiedzieć, że ojciec Andrzej nie uważał, że to jest jakiś szczególny dar, że to jest jego, że jest jego dar, jego właściwość, jego dar, tak jakby od Boga, po to, żeby on pomagał ludziom. To była pierwsza rzecz. Ale teraz uważał, że my wszyscy mamy takie właściwości, że to jest w pewien sposób zjawisko przyrodnicze, jakieś może atawistyczne trochę, bo wiadomo, że zwierzęta mają też zupełnie inne orientacje. I były to lata, były lata 70., kiedy w całej, przynajmniej Europie, bo tu jestem zorientowana, wyjeżdżałam na różne kongresy naukowe, w
Pradze Czeskiej, w Monte Carlo, w Paryżu. Wtedy się mówiło o tym, że jest forma energii, którą nazwiemy energią biologiczną czy psychiczną, obecna w żywych organizmach. I my tej energii nie znamy, ponieważ nie musimy wszystkiego znać. Wszystkie energie tak jakby występują w przyrodzie ukryte. Jeszcze 100 lat temu nikt nie wiedział, że każda drobina ma energię atomową o niespotykanej skali, prawda? Także my w tej chwili nie możemy być tak dumni, że tak pyszni, że myśmy pozjadali wszystkie rozumy, że my wszystko... Są pewne formy energii, pewne prawa nauki jeszcze nieodkryte, które właśnie ludzie tacy jak ojciec Andrzej reprezentowali. Jest wiele takich przypadków w historii, nawet obecnie na świecie. W Polsce mamy Osowieckiego, o którym powstały filmy i książki. Klimuszko nie doczekał się tego. Nie było w tamtych latach możliwości, żeby nawet z nim nagrać wywiad, czy zrobić film, co w telewizji usiłowałam, ale w sytuacji, kiedy samo nazwisko Klimuszko było zastrzeżone przez cenzurę, że od pewnego okresu prasa nie mogła pisać o nim, no to w ogóle nie było możliwości. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tak jak mówię, kontaktując się ze środowiskiem naukowym, on nie uważał, że jest jakimś święty czy błogosławiony szczególnie. Tylko że po prostu ma ten dar u siebie rozwinął. Z tego, co ja wiem, wszyscy mamy intuicję, ale ta intuicja wzmożona, czyli jasnowidzenie, powiedzmy, nazwijmy to tak, jest charakterystyczna dla ludzi o bardzo szczególnej psychice. Skromnych, cichych. Klimuszko był na przykład bardzo nieśmiały. Również takich, którzy przeżyli wielkie traumy. Dlatego czasami kobiety na wsi, które miały trudne życie, prawda, również na pewnym wieku zaczynają mieć prorocze sny i tak dalej, prawda. Dla mnie najbardziej zadziwia mnie podróżowanie w czasie. Bo to na przykład, że pewne zdarzenia są jakby w strukturach jakichś subatomowych materii zakodowane przeszłości, my w czasach internetu możemy to łatwiej zrozumieć, prawda? Jeżeli technika może widzieć coś na odległość, nawet coś, co było, to dlaczego nie człowiek, prawda? My to łatwiej możemy zrozumieć. Ale na przykład jak zrozumieć prekognicję, czyli widzenie rzeczy przyszłych. Tak jak mówię, wszyscy są zainteresowani. A co Klimuszko mówił o Polsce? Proszę przeczytać Wschody i Zachody Księżyca. W tym książkę Konwickiego, tam jest spotkanie z Andrzejem opisane. On nie chciał dużo mówić, ale w każdym razie w czasach, kiedy z jednej strony była Rosja, z drugiej strony mur berliński nas odgradzał, w ogóle nie było, nikt sobie nie wyobrażał, że cokolwiek może się zmienić. Ten człowiek w latach 70. nie tylko mówił, ale napisał, że Polska będzie na ustach całego świata. I że będzie dobrze w Polsce. O ile wiem, do Klimuszki przyjechała też delegacja ze Stoczni Gdańskiej, ponieważ była taka sytuacja, że te porozumienia gdańskie nie były podpisywane, tam miesiąc czasu były negocjacje i tak dalej. Nikt nie wiedział, jak to się skończy. Przyjechali do niego. No i on powiedział, że tak, będą podpisywane dwa razy. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Mówi, co on? Coś mu się pokręciło widocznie. A jednak potem był 10 lat pustki i okrągły stół. Także to jest zadziwiające. To jest dla mnie zadziwiające. Ten fenomen czasu, ale to jest tak, że
Fizycy mogliby odpowiedzieć na pytanie. Ja muszę powiedzieć, że fizycy najbardziej się tym interesują. Właśnie fizycy. Nie lekarze. Nawet nie biologowie. Chociaż, kiedy byłam w ubiegłym roku na Festiwalu Nauki, z radością usłyszałam od profesor Fikus takie zdanie, że pycha w nauce skończyła się w latach 50. ubiegłego wieku. I świat wtedy już wiedział, że my, jako ludzie o ograniczonych zmysłach i sposobie myślenia, nie będziemy w stanie zrozumieć funkcjonowania kosmosu. Możemy to opisywać, ale nie wiemy dlaczego. I nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć fenomenu ludzkiego mózgu, a nawet pojedynczej komórki. Na jakiej energii ona pracuje, jak to jest. I to było w latach 50. Czyli w latach 70. my za żelazną kurtyną tutaj, prześladowani, Klimuszko uważano, że w ogóle jest jakiś wariat, jakiś hochsztapler. Naukowcy się, niektórzy się w ogóle bali powiedzieć jego nazwisko nawet, a cóż dopiero prowadzić badania. To my wówczas już byliśmy tak bardzo spóźnieni, prawda? I sprawa ciągle jest aktualna. My ciągle nie wiemy, jaki jest mechanizm, jakie jest źródło takich fenomenów, jako sowiecki, ojciec Pio, ojciec Andrzej Klimuszko. Jaki Klimuszko był na stopie prywatnej? Czy on był normalnym człowiekiem? Czy... wiadomo, że to jego poświęcenie się dla dobra drugiego człowieka było absolutne. Tak. Ale czy można z nim było również poruszać inne tematy poza tym poświęceniem? Tak. Na pewno nie tematy polityczne. Tak? To jest tak. A polityczne? Nie, polityczne. Natomiast takie ogólnocywilizacyjne, to na pewno. Był bardzo sympatycznym człowiekiem. Naprawdę był taki uśmiechnięty, miły. Ja muszę powiedzieć, że go chyba ze dwa razy widziałam w tym takim habicie franciszkanów, ponieważ był z franciszkanów tak zwanego z zakonu żebraczego franciszkanów, ślubującego skromność, ale sam chodził w garniturze z taką koloratką. Ja byłam z nim, miał jakąś charyzmę miał w sobie. Ja byłam z nim na kongresie w Monte Carlo i widziałam, jak skupiał wokół siebie ludzi. Właściwie nie musiał za dużo mówić, prawda? Nie musiał za dużo mówić. Sama jego obecność powodowała, że od razu był otoczony ludźmi. Ja muszę powiedzieć, że dość nawet wpłynął na moje życie. To znaczy, no przede wszystkim otworzył mi świat na spojrzenie na te rzeczy nieodkryte w nauce, których jeszcze jest bardzo dużo. No ale poza tym, ponieważ był człowiekiem bardzo skromnym i nigdy nie pragnął w życiu mieć jakiś dóbr i tak dalej, prawda? To jest... I był szczęśliwy przy tym, bo on był... Bardzo na przykład uważał, że szczęście człowieka jest w przyrodzie, że jest bardzo... że gubimy tą właśnie radość kontaktu z przyrodą. Natomiast otaczanie się przedmiotami daje człowiekowi tylko udrękę, bo ciągle mu za mało. Klimuszko był również znany z tego, że znał się bardzo dobrze na ziołach. Mm-hmm. Czy on te zioła dobierał ludziom za pomocą tego swojego daru jasnowidzenia, czy po prostu z własnego doświadczenia już działalności ziół? Wie pan co, dużo jest na przykład ludzi na wsi, którzy też znają się na ziołach. Ja jako dziewczynka też mieszkałam na wsi i muszę powiedzieć, że byłam... Ja to przyznałam. Wiedziałam, na co jest babka jakaś tam liściasta, na co jest dziurawiec i tak dalej. To jakoś w tamtej wiejskiej społeczności było powszechne.
Natomiast on te zioła wyczuwał. Znaczy, po prostu wyczuwał, tak jak miał, wyczuwał ludzi, prawda? Ich losy, patrząc na człowieka, widział ciąg jakichś obrazów z jego życia, które się za nim ciągnęły, prawda? Które potrafił odczytać. Tak samo te zioła czuł. Więc na przykład mówił mi tak, że pewnym błędem jest picie jednego zioła, bo to nie jest tak, ale nawet zawsze liczba musi być nieparzysta. Poza tym najbardziej skutecznie, jeżeli jest 13 ziół albo 15 ziół. To jest przy bardzo poważnych chorobach, bo to jest każde zioło wpływa na co innego i razem mieszanka, prawda? Ja myślę, że on też te zioła odbierał intuicyjnie. A jak się zajął? Dlaczego się tym zajął? Ponieważ kiedy po tej swojej traumie i tym strasznym doświadczeniu, kiedy go chcieli, że tak powiem, kiedy UB go chciało zlikwidować i polowało na niego w całej Polsce, on został przez swój prowincjał franciszkański delegowany do miejscowości Kwietniki na Dolnym Śląsku, gdzie była zupełna ruina, prawda, domów, dróg, wszystkiego i było bardzo dużo biednych ludzi i nie było żadnego lekarza i ci ludzie przychodzili do niego z różnymi problemami, prawda, i prosili go o pomoc tam na dziedzińcu tego kościoła w Kwietnikach. Ciągle znowu też biwakowały jakieś gromady ludzi, które czekały na niego. No i on po prostu chciał im pomóc. Za każdym mówił, nie jestem lekarzem, idź do lekarza. Ale lekarza nie było, mówią. W związku z tym ja się zacząłem zajmować ziołolecznictwem. Ale na jakiej zasadzie ja dobierałem, to ja nie wiem, ja to po prostu wyczuwam. Ja wyczuwam, że to drzewo jest dobre, że na przykład sosna jest dobra, jakaś tam łysika jest niedobra, prawda? Ja po prostu w tym kontakcie z drzewem, ja to na sobie czuję, na swoim ciele, tak jakby. I tyle. No tak. Klibimuszko, tak jak już pani zresztą wspomniała, miał wiele przepowiedni, również dotyczących Polski, tak? Które z tych przepowiedni jeszcze się nie sprawdziły? Nie. Jak mówię, on nie chciał tego. Proszę przeczytać Wschody i Zachody Księżyca. Tam jest... Czyli to historia. Było wymuszane, tak? To było wymuszane, tak. Konwicki opisuje, że była szczególna atmosfera, oni tam do niego przyjechali, bo właściwie taki pisarz jak Konwicki, Gottesman, redaktor naczelny literatury Redyński, kiedy zaniosłam pamiętniki Klimuszki do literatury, oni się zdecydowali drugować, to oni pojechali do niego, żeby go zdemaskować. I uważali, że oni zrobią świetny reportaż o jakimś oszuście, który tam opowiada, jeszcze księdzu na dodatek. A wrócili stamtąd na kolanach, ponieważ on, jak spojrzał na nich, to on wszystko o nich wiedział, prawda? Oni byli tak jakoś zdumieni tym i tak zafascynowani, że oni stale tam jeździli. Jeszcze w 80 roku tam jeździli stale do niego. I właśnie tam Konwicki opisuje, że w pewnym momencie była taka atmosfera i on mówi, że żeby koniecznie im powiedział, jak to wszystko się skończy, bo to już się zaczęła stocznia i tak dalej. A on nie chciał, mówi, ja nie jestem wróżem, nie jestem tego. No w końcu uprosili go i on właśnie mówi, że Polska będzie na ustach całego świata i wszystko dobrze. Ale co, no, na przykład mnie jeszcze powiedział, że jego zdaniem będzie wojna w Europie, ale nie przejdzie przez teren Polski, że zacznie się od mapy, od dołu, ale również na przykład w jednej z tych swoich widział te stateczki okrągłe, zresztą tu na Morzu Śródziemnym. On to mówił tak, ja wiem, są takie stateczki, tam widzę pełno ludzi w tych takich okrągłych. Mówi, wiesz co, mnie się wydaje, że to są jakieś, bo Turcy mieli kiedyś takie ze skóry, takie okrągłe stateczki. Może to jest to, w momencie, kiedy to już nie odnosił się do tej wizji. On po prostu nie wiedział, że zdarzy się coś takiego jak... Czyli te wizje przychodziły do niego również spontanicznie? Nie, no cały czas. No nie wiem, czy mam powiedzieć to. Bardzo prosimy. Nie wiem powiedzieć to. No nie jest to bardzo przyjemne, co powiem, ale ja tak zrozumiałam z jego wizji, że
że tam w Afryce, prawda, ta wojna, która jest i tak dalej. On mówił, jest ta wojna. Więc on mówił, że tam będzie bombardowanie i że w końcu zrzucą bombę atomową tam. I że to wyzwoli, tak opisuje, nawet w tym u Konwickiego jest to, że wyzwoli bestie w oceanie, czyli chodzi o to, że jakieś tsunami się pojawi, czy coś tam, które zaleje połowę Włoch, prawda? No to jest taka jedna z jego wizji. Tak, on też mówił o tym, że woda sięgnie nawet i na niektóre tereny Polski. Ale to jest jaka przyczyna? Nie, Polska nie. Polska nie. Nie, to już ludzie głupstwa jakieś ludzie wymyślają, prawda? Już to naprawdę jest. Ale w Polsce mówił, że zmieni się klimat i że będzie można. Nie. To jest wymyślone. Za każdym razem mówił, że Polska będzie dobrze. Będzie bezpieczna i będzie dobrze. I że do Polski będą chcieć przyjeżdżać ludzie. I to już się staje. To już się dzieje, tak. Ale ja naprawdę był bardzo oszczędny w tym. Bracia zakonni, którzy byli z nim na co dzień, to na przykład opisują, że w momencie, kiedy wybrali papieża tego, no to on spojrzał i mówi tak, po co oni go wybrali, nie zdąży rozpakować walizek w Watykanie. A oni pytają, no co ty opowiadasz, mówią nam ci. To był mały zakon, ich tam było pięciu tylko w tym zakonie w Elblągu. No to kto będzie papieżem? No wtedy powiedział Polak. No to wydawało się to, no jak można widzieć w przyszłość? No powiedzcie mi, no. Przecież to jest zupełnie nielogiczne. Z naszego punktu widzenia i wiedzy o czasie obecnym. No tak, no właśnie. To jest tak. Może nielogiczne, ale to. No dlatego fizycy się tym interesują. I bardziej powinni się interesować, bo to jest dla fizyków to jest szansa pójścia krok za horyzont ludzkiego poznania i wejścia w jakiś świat, który jest jeszcze nieznany, a który jest fascynujący. A jaką miał metodę odczytywania losów ludzi? Czy czytał te losy z zdjęcia, czy? Nie, no właśnie to było tak, że to, no ponieważ to mi się wydaje, że to po prostu jego psychika się na to tak się wyspecjalizowała, ponieważ ludzie przychodzili po wojnie w prawutach i szukali, gdzie jest ten mój tam mąż, gdzie mój bratanek, tu jest jego zdjęcie, czy on żyje, czy on nie żyje. I on na podstawie tych zdjęć, prawda, tam się i mówił, ten nie żyje, ten, że jest gdzieś we Francji z jakąś inną kobietą, prawda. No, więc to głównie były zdjęcia, prawda. Ja nie mogłam zrozumieć, wiele razy go pytałam, jak to jest, jak to w ogóle można. On mi tłumaczył tak, że mówi, jak jesteś tutaj, ale jak widzisz swoje mieszkanie, jak zamkniesz oczy, widzisz swoje mieszkanie. No ja mówię, widzę oczywiście. A widzisz tą pokój, gdzie ty pracujesz w telewizji? A ja mówię, oczywiście, że widzę. A w sobie, prawda? On mówi, no widzisz, tylko różnica jest taka, że ty widzisz tylko to, co już przedtem widziałaś. A ja widzę jakieś rzeczy, które są nowe, które są inne, których ja nigdy nie widziałem. Ja to widzę tak jakby na odległość, prawda? Co się... no tak jest. W książkach o Klimuszce jest historia takiego mojego przyjaciela, który jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, fizyka, który się nazywa Marian Wasilewski, wybitnego takiego fizyka, który wyjechał. Nie dziwmy się, że naukowcy wyjeżdżają, bo w Polsce nie mają możliwości pracy, prawda? Który kiedyś zetknął się z Klimuszką jako młody człowiek i właśnie on spojrzał na niego i mówi, oho, pan to w kopalni, bo ja widzę pana w kopalni. On mówi, nie, ja pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim. Ale jak to mówi, ale ja widzę pana w kopalni. On mówi, aha, bo rzeczywiście ostatnio robiłem opracowanie dla kopalni w Lubinie, więc jakimi mechanizmami to idzie. A potem Klimuszką mówi tak, a dlaczego pan, co to jest z tym pociągiem? Ja widzę pana, jak pan stoi na buforze pociągu i pan ma bardzo, się boi, że pan spadnie, pan ma zimne ręce bardzo. Mówi, to jest, pan jest chłopcem, ma jakieś 10 lat wtedy, a ten profesor Wasilewski mówi,
Ja sobie przypomniałem, że ja dojeżdżałem wózkotorówką do szkoły zawodowej, ale miałem nie 10 lat, tylko już 13 wówczas. I rzeczywiście zawsze nie mogłem się zmieścić do pociągu, więc stałem na tych buforach i strasznie się bałem, że odpadnę. Ale ja już o tym zapomniałem, a Klimuszka mi to przypomniał. Więc jak to, w jaki sposób z tego pola informacyjnego, które jest naszym życiem, okazuje się, że my wszystko jakoś po sobie zostawiamy, jakieś ślady. Taka osoba jak ksiądz Andrzej Klimuszko jest w stanie odczytać. Jeszcze chciałam powiedzieć coś ciekawego, bo za długo się kontaktowałam ze środowiskiem naukowym, żeby nie tego tym nie powiedzieć. Tak jak mówię, szczególny rodzaj psychiki, bardzo czysta psychika, bez poczucia winy w stosunku, bez poczucia stresu, bez złych uczuć do innych. Wszyscy, którzy mamy te uczucia jakieś niechęci do bliźniego, nie mamy szans na taką właściwość. Ale jeszcze musi być jedno, ponieważ wszyscy, którzy takimi właściwościami dysponują, przeszli jakieś wielkie życiowe traumy. Na przykład ojciec Pio przecież był bardzo chory, on to był w ogóle na progu śmierci, prawda, kilka razy. Również taka jasnowidka, znana wówczas w całej Europie, Baba Wanga się tak nazywała, z Bułgarii, przeszła też bardzo wielką traumę, jeśli chodzi o tą Bułgarkę. Słucham? Tak, tak. Ją po prostu złapał wiatr, burza i ją po skałach rzucali. Tam wreszcie ją odnaleźli poranioną, ślepą i tak dalej. I ona później. I jest jedna z koncepcji, ja nie wiem, czy to jest słuszna, że badania nad fenomenem umierania wykazują, że w momencie umierania każdego z nas mamy do czynienia tak jakby z wybuchem tej energii psychicznej czy biologicznej, jak to nazywamy, ale jest to jakiś wybuch jądrowy, tak jakby, że tak silny, tylko nie notują żadne, notują pod elektroencefalografię podwyższoną aktywność i tak dalej, ale to jest tylko tak jakby symbol tego, co się w istocie dzieje. I dlatego na przykład w momencie umierania na bardzo dalekie odległości dajemy swoim bliskim sygnał. To każdy z nas, w każdej rodzinie jest coś takiego. Ale że jeżeli śmierć w człowieku się zaczyna, a nie kończy, to jakby otwiera się jemu ta fala inna. On całe życie pracuje na innej fali. I tak jak znamy życiorys Klimuszki, to jego właściwości się pojawiły w latach okupacji, gdzie został bardzo sponiewierany przez Niemców, bardzo upokorzony, kiedy mu przykładali pistolet na rynku i chcieli go zabić. I on już był gotowy, już mówił, już byłem pewny, że się już życie moje skończyło. I tak jakby śmierć się zaczęła, nie skończyła się. I potem on, który wówczas mieszkał na jakiejś prowincji, jakiejś wiosce, w Kieleckim zresztą, on potem zauważył w sobie tę właściwość przy odczytywania na odległość. Ja nie wiem, to jest jedna z hipotez oczywiście, ale wszystko jest przed nami, przed młodymi ludźmi, takimi jak wy, którzy powinni się zająć tym. No, my cały czas badamy ten fenomen, także jeszcze daleka droga przed nami, ale ja jestem pewien, że kiedyś ludzkość znajdzie wyjaśnienie tych... No tak się ludzkość się teraz z czymś innym zajęła. Tak ja mówię, że jest bardzo jest dużo takich śladów w nauce, które są ślepe. Na przykład w latach 70., w czasach, kiedy Klimuszko był tutaj w Polsce aferą, prawda, jakiej w ogóle nikt się nie spodziewał, że coś takiego może się zdarzyć, że jasnowidzący, skromny ksiądz będzie na ustach wszystkich ludzi i całej prasy i tak dalej, prawda. Więc wówczas na przykład modne były na świecie tak zwane badania kirlianowskie.
to Rosjanie, tak jak mówię, w tym przodowali. Oni to mieli zamiar to użyć w technice wojskowej. W technice wojskowej. Na przykład to, że człowiek potrafi przesuwać na odległość przedmioty i tak dalej. Mieli to używania na odległość, uruchamianie mechanizmów na odległość i tak dalej. Mnóstwo było tak zastosowań w technice wojskowej, dlatego się tym zajmowali. Ale wówczas chyba w Krasnodarsku była taka para fizyków, której wpadło do głowy, żeby fotografować żywe organizmy w porach wysokiej częstotliwości. Okazało się, że one promieniują. To się mówi, że kiedyś się mówiło aura, prawda? To coś z tym ma wspólnego. Aura świętych, tak jakby. Ale to jest charakterystyczne tylko dla procesów życia. I to zostało jakoś zaniedbane. Nie poszło dalej. Chociaż na przykład bardzo było interesujące. Dlatego, że okazywało się, że choroby psychiczne, schizofrenia na przykład, ma bardzo szczególną radiację. Tak jakby człowiek blokował w sobie całą energię, nie na zewnątrz. Na przykład dobra relaks i dobre samopoczucie wiąże się z tą aurą, która tak jakby się rozprzestrzenia i że człowiek wymienia energię z całym otoczeniem. Mnie się wydaje, że to był jakiś ślad, może jakiś mały kroczek do tych badań nad energetyką życia, które mogłyby doprowadzić do takiego fenomenu jak ojciec Andrzej. W tych latach zresztą, tak jak mówię, to bardzo poważni ludzie się tym interesowali, laureaci Nobla, ale również podczas lotu księżycowego eksperyment telepeutyczny Ziemia-Księżyc. To samo Łódź Nautilus, prawda? Facet na dnie oceanu przekazuje tak zwane karty Cennera do takiego osoby sensytywnej na powierzchni, żeby sprawdzić, czy informacja myślowa, psychiczna przejdzie przez warstwę wód oceanu i okazuje się, że tak. Czyli energia, ta psychiczna energia biologiczna ma pewne cechy nieznane obecnie, bo przechodzi na najdalsze odległości Ziemia-Księżyc, przechodzi przez warstwę wód oceanu, prawda? To jest, która jest blokadą dla pola elektromagnetycznego, prawda? To jest tak. Więc może właśnie ta energia, która wyjaśni fenomen klimuszki, to jest ta piąta interakcja w fizyce, której poszukiwał Einstein i jej nie znalazł, nie dokończył swoich badań. Ja właśnie mówię, że najwięcej fizyków się tym interesuje. To jest bardzo ciekawe. Ale z kolei wielcy fizycy, Einstein, Niels Bohr, w swoich dociekaniach mówili, ostatnie słowo należy do metafizyki. Też. Tak? A proszę powiedzieć, czy w tamtych czasach, w latach właśnie 70., 80., mówiło się o jakichś badaniach rosyjskich badaczy? Bo z tego, co mi wiadomo, no to to badanie właśnie fenomenów parapsychologicznych to bardzo mocno jest tam zaawansowane. Tak, tak. No. Ale nie wiem, czy teraz. Ja nie jestem pewna, czy teraz. Bo w tamtych latach tak. Przecież wszyscy się, cały świat się śmiał, że... No myślę, że teraz również, tylko że jest to nieupubliczniane. Nie wiem. Oni weszli w trochę w inny okres. Znaczy, Rosjanie na przykład na takie kongresy naukowe przywozili swoich sensorów, jak nazywali. Pamiętam takiego Tofida Daszewa, który był też potrafił odczytywać myśli. Opowiadają, że Breżniew miał taką uzdrawiaczkę też osobistą, która, tak jak moi przyjaciele mówili, którzy ją widzieli, to przez całe szafy potrafiła przesuwać myślą. Ja sama widziałam, ponieważ taki facet przyjechał do takiego znakomitego reżysera, Kawalerowicza, którego żona się zajmowała trochę tymi sprawami. I on na moich oczach podnosił przedmioty z ziemi. Podnosił tak, na przykład, no powiedzmy, brał coś tak, talerz, trzymał go tak, potem ten talerz się zbije oczywiście, nie mam takiej właściwości. I on wisiał w powietrzu. Ale co było ciekawe... Kto to był? Kim był ten człowiek?
ja zapomniałam nazwiska, jak on się nazywał, no po prostu jeden z tych rosyjskich. Natomiast ciekawe to było, bo wiadomo było, że ja tam pojechałam, bo chciałam zobaczyć ten fenomen. Natomiast on zanim zaczął podnosić te przedmioty, największym przedmiotem to był budka Walerowicza, którego tak podniósł do góry między rękami. Natomiast on ćwiczył z kartami. Czarna taka ma zgadywanie kart. I dobry był w tym, ale mnie okropnie denerwowało, bo ja chciałam, żeby już zaczął. Ale on później powiedział tak, wy musieliście mi najpierw uwierzyć. Aha. Musieliście mi najpierw uwierzyć, że ja potrafię coś zrobić, co jest nie do wytłumaczenia. Bo gdybyście wątpili, gdybyście nie uwierzyli, to by mi nic nie wyszło z tego. Czyli tutaj to oddziaływanie obserwatora tak, jest tak. Jednak znaczące. No wiemy. Jest również taka historia, którą Lucyna Winnicka, nie wiem czy wasze pokolenie zna tę znakomitą aktorkę, żona Kowalerowicza. Ona w pewnym okresie się zafascynowała tymi sprawami i była z mężem w Japonii. I tam była taka historia, że wówczas po całym zachodnim świecie podróżował taki Uri Geller. To był taki facet, który tak jak ten, jak on tam się nazywa, tak jak ten uzdrawiacz rosyjski, który... Kaszpirowski. Więc on tak samo. W telewizji tam różne rzeczy pokazywał tak dalej, i w tym popsuł ludziom zegarki, w ogóle, wie pan, w całym świecie były problemy, jak on występował w telewizji, się działy różne zjawiska. I to rzeczywiście było tak. I on też występował w Japonii. Tam pokazywał te swoje sztuki, jak on łamie łyżeczki, patrzy na łyżeczkę, on tam łamie. No. I następnego dnia do telewizji japońskiej rozdzwoniły się telefony. Dzwonili rodzice, że dzieci im w domu połamały wszystkie łyżeczki, jakieś serwisy, sprzed lat, jakieś cenne, niesłychanie, powyginały te łyżeczki. No w związku z tym ten dyrektor telewizji zaprosił te dzieci do telewizji. Mówi, dzieci, co wy robicie? Przecież wszyscy są zdumieni, przecież człowiek nie potrafi tego robić. Pokażcie, co wy robicie. Okazało się, że dzieci nie potrafią. I jaka była interpretacja tego? Dzieci nie wiedziały, że tego się nie można robić. One patrzyły na te łyżeczki i te łyżeczki się wyginały. A jak potem już ludzie im powiedzieli, że to jest coś, czego ludzie nie robią, to stracili swoje właściwości. Dlatego na przykład wszelkie badania takich fenomenów jak klimuszko są bardzo trudne, dlatego że pozycja, postawa ludzi badających musi być życzliwa. Jeżeli oni przychodzą, żeby go złapać na tym, że on jest oszustem, a to jest charakterystyczne dla osobowości i umysłowości naukowej, że ona chce weryfikować i jest bardzo ostra, prawda? Tu jest. To nic z tego nie wychodzi. I Klimuszko to wiele razy, w momencie, kiedy wyczuwał, że środowisko jest nieprzychylne, to w ogóle nie chciał eksperymentować, bo wiedział, że to się nie uda, że oni mu przeszkadzają swoim sceptycyzmem. To się może wydawać dziwne, ale po prostu tak jest. I zresztą to potem również fizycy to sprawdzili. Był taki eksperyment, nie pamiętam już w tej chwili, ale wiem, że chyba w Szwajcarii przy tych urządzeniach, że jakiś tam fizyk stał przy wielkim nie wiem, jak to nazwać, tym urządzeniu, które emituje jakieś cząstki. Zderzacz hadronów. Tak, coś tam. I starał się wiązkę myślą skierować. Myślą. No i udało mu się. On stał i cały czas usilnie myślał, żeby ta wiązka się odchyliła w tym polu, prawda? Więc gdyby on nie miał takiej postawy, no to by sobie nic nie wyszło, gdyby on tylko badał, czy ta wiązka się sama odchyli. No, wydaje mi się, że pokolenie moich dzieci i wnuków być może będzie miało nowe doświadczenia i nowe badania i nowe poznanie w tej właśnie dziedzinie i tego życzę. Dla mnie najciekawsza
była historia, było tak, Lucyna Winicka pojechała do tej Japonii i tak dalej, tam napisała potem książkę o tych dzieciach, o tym, ale również jakieś była na Filipinach, tam widziała tych uzdrawiających wiarą, prawda, robiących te operacje takie duchowe. No, no i przyjechała i mówi, słuchaj, zrobimy taki program, ja zaproszę takiego uzdrawiacza i on tutaj w telewizji odstawi taki program. O, ja jak najbardziej. Dobrze, rezerwujemy studio, słuchajcie. Mam nawet zdjęcia z tego. I jest publiczność, już wszystko jest ustalone, prawda, że ten uzdrawiacz miał przyjechać, przyjechać do Berlina, Lucyna miała po niego pojechać samochodem, przywieźć go tutaj, tutaj, tu, tak dalej, wszystko. No, bomba program. No i teraz w ostatniej chwili okazuje się, że uzdrawiacz nie przyjechał. I teraz tak. W ostatniej chwili odwołać w telewizji program, to jest straszna afera. Na żywo miał lecieć. Bo wszystkim trzeba zapłacić. Nie, wtedy nie było na żywo. Wszystkim trzeba zapłacić, wszystkim służbom. Naczelny by mnie rozdarł na połowę, że ja w ostatniej chwili odwołuję program, w przeddzień. W związku z tym mówimy, słuchaj, ja mówię, słuchaj, musimy wziąć prestidigatora, faceta, który nam to zademonstruje. No więc do takiego związku tych iluzjonistów polskich się zwracamy, no. Jest taki, nawet był podobny do jakiegoś takiego orientalnego czarodzieja, prawda? Dobrze, ja to wszystko zrobię, prawda, tego. Pożyczę krew, zrobimy taką operację, ona będzie krwawa, ja pożyczę, akurat jest ukręcony film Bitwa pod Bzurą, więc policzę z planu filmowego tą krew, jak to tryśnie w ogóle, to dziwne. No i dobrze, jesteśmy tam. I on rzeczywiście, charakteryzator mu przyciemnił twarz, prawda, i tego. No i wchodzi do studia, to znaczy na początku pokazujemy film o tych uzdrawiaczach filipińskich, o Filipinach, Lucyna tam opowiada różne rzeczy. No potem ja mówię, że teraz Państwo będzie wielka niespodzianka, ponieważ mamy tutaj, nie zapomniemy jak się go nazywał, takiego uzdrawiacza, który przyleciał z tamtej strony świata, który zademonstruje taką operację na Państwu. No i wchodzi ten facet, prawda, to wszystko dobrze, taki chłop na schwał, tutaj taki mocno śniady na twarzy. No pyta, czy tutaj ktoś chciałby. Zgłasza się taka facetka, że ona ma jakąś operację, jakiś guz ma, tato coś tam opowiada i tutaj ma tą operację i tego. Już ma naznaczoną operację. No dobrze, to on mówi tak. No ale jeszcze jak przed wejściem do studia powiedziała tak, tylko pilnujcie, żeby mi nikt nie stał z tyłu. Ponieważ mam swoje metody, ja to wszystko zrobię świetnie, ale tylko tak z przodu kamera ma być. No dobrze, więc przychodzi ten moment, prawda, on tam, no, przychodzi do tego stołu, ona rozłożona na stole, no i wszystko się rypie. To znaczy tak, po pierwsze, krew, która była z filmu Bitwy pod Bzurą, była ukryta w prezerwatywie, ta prezerwatywa nie pękła. Druga rzecz, każdy zaglądał z tej strony. Jeden pan, zresztą znakomity lekarz, przyszedł z taką specjalną taką lupą powiększającą do badania tej blizny operacyjnej, gdzie ona rzekomo miała, prawda? I wszystko było nie tak. Wszystko było nie tak. Dobrze. No i później, no trudno, no tak jest, idzie program, nie można tego, więc on już wychodzi ze studia, no i teraz co Państwo widzieli? Więc okazuje się, że oni widzieli, że on operował w transie, widzieli jego oczy, widzieli to, widzieli też, że te ślady krwi, widzieli rzeczy, których nie mogli widzieć. Nie mogli widzieć, no ale to jest charakterystyczne dla wszystkich świadków takich emocjonujących wydarzeń. No dobrze, żegnamy się również z naszym iluzjonistą, który w ogóle nie mógł sobie wybaczyć, że tak to wyszło. No i za miesiąc czasu jest nowy odcinek programu Nie do wiary, który zapowiedziany został, że będą efekty tej operacji. Przyjeżdża ta facetka i przynosi dokumentację lekarską, że jej operacja nie jest potrzebna, że to, co ona miała gdzieś tam, to zniknęło samoistnie. I najnowsze badania, tu jest sprzed 2 miesięcy prześwietlenia, tu jest teraz, to zniknęło.
prawdopodobnie pod wpływem tej silnej sugestii, ponieważ ona to szalenie przeżywała. Myśmy ją rozciągnęliśmy na takim stole, ja ją wzięłam za rękę i widziałam, że puls mało z niej nie wyskoczył, prawda? Tak ona przeżywała to. No to tak ciekawe faktycznie tajemnice, programy pani. Tajemnice ludzkiej natury, tak. Tak. To jeżeli nie wiemy, że coś jest niemożliwe, no to dokonujemy tego, tak? Tak, no właśnie tak. Więc ma pan rację, że człowiek ma w sobie bardzo wielkie pokłady mocy, no, która zostaje przytłumiona przez cywilizację techniczną, prawda? Przez cywilizację techniczną, która za nas wszystko robi, tak jakby, a nas obezwładnia. Więc mam tak jakby tradycje rodzinne, ponieważ moja mama przed wojną założyła w Lublinie towarzystwo My Tam Psychiczne, z czego się całe życie, cała rodzina bardzo śmiała, ale miała, zainteresowała się hipnozą i takimi rzeczami. I jako dziewczynce 14-letniej daję do przeczytania taką książkę, bardzo wam radzę. I nawet w waszej telewizji radzę, żeby ona była odczytywana. Żeby to było odczytywane. To jest mała książeczka napisana przez amerykańskiego dziennikarza na temat amerykańskiej filozofii powodzenia. To jest książka napisana przez chrześcijanina, ale bez miłosierdzia. Jaki tytuł? To ma tytuł Przeciw śmierci. Ją kiedyś ukradli ze wszystkich bibliotek. Ukradli ją ze wszystkich bibliotek. W 90 roku ja, Przeciw śmierci. Jakaś firma we Wrocławiu to wydała i okazało się, ja kupiłam 25 książeczek, bo to jest mała książeczka, niepełna stosa. I ja nie mam żadnej. Komu dałam, to nie oddawał. Nie oddawał. I tam właśnie jest ten taki fenomen, jak osiągnąć cele w oparciu o świadomość, o pracę ze swoją świadomością. Przy czym to, co wydała już ta firma we Wrocławiu czy gdzieś jakaś, to już było przeredagowane, bo właściwie oryginał napisany przez tego amerykańskiego dziennikarza Mulforda Prentisa jest bardziej emocjonujący, troszkę językiem staroświeckim, ale umożliwia bardzo głębokie zrozumienie tego fenomenu, że nie zrobisz w życiu nic, jeśli nie będziesz miał pozytywnego stosunku do tego i nie jesteś w stanie sobie wyobrazić właśnie celu tego. To jest naprawdę bardzo interesujące. To moim zdaniem to ma bardzo ścisły związek. To ma bardzo ścisły związek z tą energetyką życia, o której mówimy, która jest podstawą jasnowidzenia czy innych zjawisk parapsychicznych. A te zjawiska parapsychiczne inne to jest przesuwanie rzeczy na odległość, prawda? Badane przez w Polsce też było kilka takich historii. Jakoś. Moja mama się bardzo interesowała hipnozą, która jest faktem, to jest faktem, która ma wpływ na życie nasze. Na przykład jeden przywódca jest charyzmatyczny, a drugi nie. To jest rodzaj właśnie hipnozy, czyli tej energii życia, która u jednych ludzi jest inna, u innych jest inna, prawda? Taki wariat Hitler, on potrafił zahypnotyzować kilkadziesiąt milionów w Niemczech, prawda? To ma związek, zjawisko hipnozy jako takiej, ma na pewno związek z takimi manipulacjami politycznymi na wielką skalę. Ma bardzo silny związek z obrzędami religijnymi. Podobno nawet ten wzniesienie ręki do góry powoduje koncentrację na punkcie, prawda, który powoduje tak jakby ograniczenie świadomości. Znaczy, mój ojciec całe życie się śmiał strasznie z mojej mamy. Ale muszę przyznać, że w momencie śmierci jej bliskich zawsze się w domu coś działo. Zawsze się coś działo. Siedzimy na przykład przy stole i nagle żrandol spada. Nie wiadomo dlaczego na przykład. Mało, wiesz, no. Okazało się, że to był ten moment, kiedy
jej brat zginął, tak samo jej matka, kiedy odchodziła. Dokładnie w tym momencie była zima, siedzieliśmy w kuchni, nawet jeszcze w tym mieszkaniu. No i nagle huk taki. Mój ojciec mówi, jakiś łobuz rzucił tu pigułą w okno, ja mu dam. I wyszedł pusto, nie ma nikogo. Ale ten huk to było tak jakby sygnał od babci, która żegnała się z życiem. Także zawsze to u mojej mamy było. Jak ona po prostu wcześniej wiedziała. Ja jestem osobą, która była wychowywana przez naukę i twardo patrzę na to jako na zjawisko naukowe. Dla mnie to jest szalenie ciekawe jako nowe pole badań naukowych. To jest tak. I tak się składało, że zawiodłam swoich rodziców, ponieważ mój ojciec bardzo chciał, żebym ja się zajęła badaniami naukowymi, ale miałam za wiele zainteresowań. W związku z tym zajęłam się dziennikarstwem i filmem, telewizją. Ale fakt, że przez całe życie zajmowałam się popularyzacją nauki, tego teraz nie ma. Tego nie ma teraz w telewizjach. Ja muszę powiedzieć, że w czasach pracowałam w telewizji Gierkowskiej, w czasach Gierkowskich, to tam była naczelna redakcja programów oświatowych, która prowadziła szereg takich uczelni, szkół telewizyjnych, telewizyjne technikum rolnicze, uniwersytet pedagogiczny telewizyjny, politechnika telewizyjna, można było zdobyć dyplomy oglądając tylko program telewizyjny i potem była cała redakcja programów szkolnych, prawda, i była redakcja programów popularno-naukowych. Ja właśnie pracowałam w tej redakcji i pierwsze moje programy miały, akurat jak przyszłam pracować do telewizji, to było odkrycie DNA, więc pierwsze to były z pokolenia na pokolenie, taki cykl był o genetyce, prawda, ale to jest zarazem taki głęboki sondaż w problemy życia. Może coś jeszcze ciekawego panu powiem. Właściwie ciągle chcę na ten temat napisać, ale nie wiem, nie mam czasu po prostu. Znaczy, tak się składa, że wszyscy w moim otoczeniu umierają na raka. W tej chwili jest 1 000 000 ludzi chorych na raka w Polsce, a w Europie jeszcze więcej. Jeżeli pan mnie zapytał, czy ja się boję raka, to ja powiem nie, absolutnie nie. A dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że znam tajemnicę. Znaczy, to jest związane również z tą energetyką życia i z tym wszystkim. Z tymi wszystkimi sprawami. Na jednym z kongresów naukowych wystąpiła taka grupa czeskich naukowców. Gdzieś mam ich zapisanych, ale trudno mi znaleźć w moich notatkach, też wystąpili z pewną koncepcją, również zmian nowotworowych, która wszystkim wydawała się strzałem w dziesiątkę. Tylko właśnie to jest to, że nauka gubi takie ślady. Gubi takie ślady. I chociaż ktoś daje jakąś świetną ideę, to nie ma ludzi, którzy to kontynuują. Znaczy to się wiąże. Ten ślad w oparciu o energetykę życia, o zrozumienie, że w zjawiskach życia mamy do czynienia z pewnym innym rodzajem energii, to nie jest energia elektryczna, bo możemy wszystkie chemiczne rzeczy do kupy złożyć i nie będzie życia, prawda? To nie jest grawitacja, bo to jest drugie pole, to nie jest energia atomowa, tylko to jest coś innego, co jest jeszcze przed nami. Więc to jest pierwsza rzecz. A drugie, w latach 70. Duża taka była tendencja do czegoś, co ja nazywam kosmizacją nauki, że różne rzeczy się traktowało jako element kosmicznego mechanizmu. To też zginęło. Na przykład teraz mówi się zmiany klimatu, bo tam ludzie dymią i tak dalej. Nikt nie bierze pod uwagę rytmów Słońca, rytmów kosmosu, które dają takie, a nie inne efekty na planecie.
Ale wracając do tych czeskich naukowców. Wiadomo, co to jest rak. Nagle jakieś komórki się buntują, zaczynają coś tam tworzyć, zaczyna się robić gulka tu czy siu, która tak jakby takie macki wyciąga, ciągnie energię i siły z całego organizmu. Ponieważ przypomina to kraba z takimi nóżkami, to już Hipokrates nazwał to rak. Ale teraz, co Czesi powiedzieli? Czesi powiedzieli tak, że wiadomo jest, że życie dźwiga, że Słońce dźwiga życie na naszej planecie. Nie ma Słońca, nie ma życia. No kto powie, że to nieprawda? Absolutnie prawda. Słońce. Z tym, że my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego zbadać, jakie pasmo promieniowania słonecznego jest życiodajne. Ale wiemy, że tak jest. I teraz, ta energia życia przez Słońce jest przede wszystkim zmagazynowana w roślinach. Zwierzęta to już jest późniejsza sprawa. I teraz wyobraźmy sobie komórkę jedną, która jest tak jakby akumulatorkiem, który jest połączony tam z innymi komórkami i tak dalej. I jeżeli ta komórka nie ma energii, to zaczyna nowo tworzyć, czyli zaczyna tworzyć na naszym ciele inny organizm. I każdy anatomopatolog, bo to sprawdzałam, rozmawiałam z wieloma, każdy opowiada, że komórki nowotworowe to są komórki cofnięte. One przypominają tak jakby komórki zarodka. One są tak jakby jakieś zwierzę się zaczyna, prawda, na tym. Prawdopodobnie każda istota ma pewną ilość energii, która jest potrzebna jej do życia, prawda? Inna jest u człowieka, inna jest u zwierzęcia, inna tego. I jeżeli w człowieka brakuje tej energii w tym zestawie tych miliardów komórek, które tworzy nasz organizm, to on zaczyna nowotworzyć. I teraz dlaczego nam brakuje energii? Przede wszystkim pożywieniem. Przede wszystkim przetworzone pożywienie. Śmiejemy się z wegetarian, ale wegetarianie podobno nie mają raka. Przynajmniej jeżeli mają, to bardzo rzadko. Po drugie, nawet obecnie ktoś, kto chce być na diecie wegetariańskiej, to kupuje w jakichś marketach, co już tam leży w chłodniach już parę miesięcy albo przez rok i tak dalej. I badania tak zwane kirlianowskie wykazały, że marchewka zerwana świeżo z pola ma radiację. Poleży miesiąc czasu, tak samo smakuje, tak samo wygląda, ale nie ma tej radiacji. Czyli my po prostu spożywamy coś, co nam smakuje i tak dalej, ale nie ma tej energii. Poza tym źle rozporządzamy naszą energią własną, przede wszystkim przez stresy, prawda? Co też badania kirlianowskie wykazują, człowiek w stresie ma zupełnie inne promieniowanie. I w związku z tym epidemia nowotworu, która jest obecnie, ma pierwszy związek z dwoma rzeczami. Ma tak jakby dwa ramiona. Przetworzona żywność, a druga to jest... Permanentny stres. To jest stres, tak. Permanentny stres. W końcu zwierzęta to jest... One zjadają rośliny. To już nie jest w czystej postaci. Prawda? Ta energia słońca. I mnie się wydaje, że dopóki ludzie nie zajmą się energetyką komórki, samej komórki, nie zrozumieją, jak pracuje te mitochondria, skąd one biorą energię. Przecież każda komórka to jest tak jakby wielka maszynownia, jakaś wielka fabryka chemiczna, prawda? Ale na czym, jak to jest? Skąd się to bierze? To dopóki będzie ta część ludzkiego poznania będzie tajemnicza. No teraz na świecie jest dość duże zainteresowanie właśnie zmianą żywienia, tak? Ja nawet ostatnio spotkałam takiego Niemca, bo moje wnuki są w Niemczech, tam się urodziły. I ja ciągle chcę, żeby oni tu wrócili, a on przyjechał do Polski i tu chce żyć, prawda? I ja mówię, co panu wstrzeliło do głowy, że pan chce żyć w Polsce? A on mówi, bo u was jest bardzo zdrowa żywność. Ja mówię, co?
Tak, mówi, pani może iść na bazar i kupić od chłopa, który niedawno wyjął z ziemi, albo od chłopa mięso, które tego... W Niemczech to jest niemożliwe. Albo kosztuje bajońskie sumy. U nas wszystko jest w marketach, pięknie popakowane, mięso traktowane fosforanami, różnymi tam rzeczami, pięknie wygląda, tak samo wszystkie te warzywa, duże, pięknie wygląda, tego, ale mówi, u was jest zdrowsze, tak mi powiedział. Co mówię również widzom, żeby mieli po prostu optymistyczną postawę życiową. Tak, szukajmy żywności tam, gdzie ona rośnie, czyli u rolnika bezpośrednio najlepiej. No tak. Wielkie jakieś, idą szalone pieniądze przecież na to, na całym świecie. Ostatnio jakiś facet w Niemczech chyba coś tam zaczął badać i tak dalej, tam jakieś tego miał. Duża była, nawet była wielka jakaś feta na jakimś kongresie naukowym, że on stwierdził, że jak ludzie jedzą dużo cukru, to ten cukier karmi raka, no coś takiego. Ale w każdym razie po raz pierwszy zaczęto badać raka od strony metabolizmu, przemiany w komórce. Tak, przemiany w komórce. A to jest istota. Jak ostatnio nam słyszę, że jakieś tam w Radomiu wszystkie dziewczynki zaszczepili na nowotwór macicy. No i co? Jak można? No? Co za pomysł? Ja rozumiem, że firma farmaceutyczna chce zarobić, no ale naprawdę rodzice. Przecież rak nie jest wirusem. A HPV to u prostytutek można jest badać, prawda? U kobiet, które prowadzą bardzo niespokojne życie seksualne, natomiast u młodej dziewczynie wszczepiać to po co? No ale wiesz, to jest moja opinia. Boję się, że mnie ci szczepionkowcy mnie zadziobią. Akurat odwiedził mnie pan w momencie, kiedy jest perspektywa i na horyzoncie jest film fabularny o ojcu Andrzeju Klimuszko. Producent, czyli studio filmowe Kalejdoskop, jest bardzo tym zainteresowane. Szukamy obecnie środków na realizację dużego, dwugodzinnego filmu fabularnego o życiu ojca Andrzeja Klimuszko. Ja myślę, że to będzie coś wspaniałego dla wszystkich, którzy go znali, a ci, którzy go dopiero o nim usłyszą, również zostaną zafascynowani tą postacią. No i tyle. No. Ja bardzo się cieszę, że wierzę, że ten film powstanie. Wszystkich państwa zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No i również proszę o pomoc tutaj. Może państwo zetknęli się kiedyś z Klimuszką, może któryś z państwa rodziny czy sąsiadów miał z nim kontakt, to prosimy o sygnał. Film fabularny o ojcu Andrzeju na przynajmniej 120 minut, czyli na 2 godziny. Pokazuje jego życie, począwszy od pierwszego momentu, kiedy jest obława na plebanie w Prabutach, kiedy on musi uciekać w stroju kobiety z plebanii, dzięki czemu ratuje swoje życie. Potem jeździ po całej Polsce. Zakonnik, a poza tym on nie miał żadnej rodziny. Ja się dziwiłam, jak to jest możliwe. Bo tak, on był gdzieś tam ze wschodu, spod Wilna, prawda? Mówi tak, no był taki jeden kuzyn w Kanadzie, ale już umarł. Ta rodzina jego zginęła, tutaj w Polsce nikogo nie było. Jego rodzina to byli jego bracia zakonni i te kilkaset tysięcy ludzi, którym pomógł, prawda? To była jego rodzina. Ale w momencie takiego zagrożenia nie miał się w ogóle do kogo zwrócić, prawda? Także ostatecznie wylądował gdzieś tam koło Sanoka, no i tam się zgłosił do miejscowego księdza. I nawet jego obawa o życie, jego świadomość, jak wygląda sytuacja w Polsce, była tak wielka, że nie powiedział temu księdzu z tej prowincjonalnej bieszczadzkiej parafii, że jest Klimuszko, że jest zakonnikiem. On tylko udawał księdza, który uciekł ze Związku Radzieckiego, przeszedł zimą przez góry. Tak, że się nazywa Kiewlicz, także to.
I tam pod tym pseudonimem pracował w stodole jako parobek, prawda, przez lata. Ukrywał się i ukrywano go. Ten ksiądz prawdopodobnie zrozumiał, kim on jest, no ale nie chciał, że to nie jest prawda, prawda. I dopiero kiedy się rozluźniło w Polsce, to on się ujawnił. Znaczy poszedł do prowincjałów franciszkanów i tam dostał takie zadanie, żeby pojechać na ziemię odzyskane do miejscowości Kwietniki, to tak gdzieś tam na Dolnym Śląsku, prawda, gdzie... Więc jego życie było dramatyczne, ale tam, ponieważ tłumy ludzi go zaczęły oblegać, poszukując u niego pomocy, poszukując swoich bliskich, w związku z tym to zwróciło uwagę biskupa, który nie był biskupem takim normalnym, bo był to tak zwany biskup Lagosz, był tak zwany ksiądz patriota, to znaczy była taka grupa księży współpracujących z komunistycznym rządem. Ten biskup Lagosz postanowił załatwić Klimuszkę, zbeształ go, prawda, od okultystów, diabłów i tak dalej, a następnie go wsadził do Karmelu, czyli do takiego zakonu milczenia. Tak, chciał do zakonu milczenia, gdzie nie można było, gdzie trzeba było milczeć cały czas, no ale potem się, no wszystko, powiał znowu wiatr historii, Wyszyński wyszedł z tego, przyszedł 56 rok, zmiana, Gomułka, Wyszyński wyszedł z więzienia, prawda, i tego. A w jaki sposób się ze środowiskiem naukowym zetknął? Otóż był wikariuszem w Nieszawie. Ja nawet pojechałam do Nieszawy w tym roku, chciałam zobaczyć to jest takie miasteczko pod Ciechocinkiem, które jest skansenem, tak jakby tam się nic nie zmieniło, tam są te takie kurne domy w rynku i tak dalej, prawda, i to wszystko jest takie, no takie jak było 50 lat temu, jak pół wieku temu. I nawet rozmawiałam tam z miejscowym wójtem, bo tak chciałam. I on mówi tak, proszę pani, tutaj ciągle się kręcą, tu się kręci różne filmy. Ja mówię, to teraz będzie pan jeszcze jeden. Bo to mówi, ciągle przyjeżdżają tutaj, nawet Czas Honoru tu kręcili, bo to jest takie miasto, które nie potrzebują budować dekoracji, tylko jest, prawda, tego. No ale tam Klimuszko funkcjonował w tej Nieszawie, a w Ciechocinku, jak wiadomo, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, prawda. Jak oni się dowiedzieli, że tam jest jakiś ksiądz, który daje zioła i jeszcze jasnowidz i tak dalej, to zaczęły tam znowu tłumy koczować na podwórku, prawda? No i między innymi przyjechali naukowcy z Warszawy, też się dowiedzieli, że poszli tam i zaproponowali. On właśnie czekał na nich, mówi, ja bardzo chętnie, mówię, ja nic panom nie mogę powiedzieć, żeby ksiądz przyjechał i nam wyjaśnił. On mówi, ja nic nie mogę wyjaśnić, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to jest. Ja tylko wiem, że ja widzę. Ale jak to się dzieje, to ja nie wiem. I ja czekam, że panowie naukowcy mi to wyjaśnią, prawda? To na ogół ci ludzie nie chcą się poddać jakiejś weryfikacji naukowej. Niech pan spróbuje tutaj naszym, tutaj jakiś tam tym jakimś domorosłym jasnowidzom, którym się namnożyło, którzy robią pieniądze na tym. Każdy ucieknie, prawda, bo się boi, że się nie sprosta, prawda. A on specjalnie wychodził do naukowców i prosił o eksperymenty różne. Pani Wando, no, no świetnie. Dziękuję bardzo, że pani w ogóle tą postać fantastycznego Polaka przybliżyła ludziom, bo to jest chyba najważniejsze, żeby nie zapominać o tych ludziach, tak, bo naprawdę było bardzo duża ilość fantastycznych Polaków, którzy przez swoje dokonania zmieniali świat, a Klimuszko jest no, jednym z tych czołowych chyba. To znaczy, z czołowych nie przesadzajmy, ale na pewno Klimuszko zmienił świadomość Polaków. Znaczy, na pewno zmienił świadomość, ponieważ miliony ludzi w Polsce dowiedziały się, że świat nie jest tylko materialny, że jest coś więcej. Prawda? Że jest coś więcej. I to jest tak jakby ta świadomość została uwolniona. Ja nawet uważam, że ona została uwolniona po to, żeby potem przyjąć fenomen Solidarności, prawda? Że wszystko wolno. Myśleć wolno inaczej.
wolno myśleć inaczej. Ja znam wielu naukowców, którzy po prostu zmienili swoją postawę życiową pod wpływem kontaktu z ojcem Andrzejem. Kiedy przestali się tą materialistyczną pychą karmić, tylko zrozumieli, że świat ma jeszcze wiele tajemnic do poznania. A czy Klimuszka miał jakichś swoich, nie wiem, naśladowców, spadkobierców jego wiedzy? No nie, to nie jest wiedza, to jest właściwość. To jest wiedza. Jak ja mówię, potrzebne było jego życie. Chłopca z bardzo biednej rodziny. Biednej, bardzo biednej rodziny, którego całe życie było bardzo ciężkie, prawda, bo ścigany, prześladowany, niezrozumiany nierzadko przez swoich kościelnych współbraci, którzy, prawdę mówiąc, mu zazdrościli, bo taki proboszcz, czy tam jakiś inny, to mówił tak, czy jakiś biskup, mówił, no jak to, takie Klimuszko ma taki dar od Boga, to co to jest, no, czy on jest jakiś szczególnie święty, czy to, czy szczególnie pobożny. Ja to jestem, prawda, który tutaj powinien mieć taki dar, prawda, no, ale to się okazało, że inaczej to zostało podzielone. Ogólnie to muszę powiedzieć, że on był człowiekiem dość samotnym. Nawet w ten film, który przygotowuje, ma taką końcową scenę, kiedy on już jest stary w szpitalu. Jest 81 rok właśnie. I tam pielęgniarka się mówi, jest bardzo zafascynowana, mówi, że wszyscy ojca Andrzeja znają, cały świat o ojcu Andrzeju mówi, prawda? A on odpowiada tak, tylko wiesz, to jest tak, że wszyscy cię znają, wszyscy cię podziwiają, ale nikt cię naprawdę nie kocha. Znaczy chodzi o tą opiekuńczość, prawda? Opiekuńczość, bo w końcu to był człowiek, który był, jego dość życie było bardzo trudne i był on powinien mieć osobistego lekarza i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy go bardzo lubili, prawda, ale tak jakoś bardzo byłam wstrząśnięta, kiedy usłyszałam jego śmierci. Ja usłyszałam jego śmierci w Londynie. Tam właśnie prasa angielska doniosła o tym, że zmarł ojciec Andrzej Klimuszko, franciszkanin, który był jasnowidzem. Tak, taka mała notatka była. No. Czyli mimo to, że on pomógł tak wielu ludziom, to... No ale to takie życie jest. To sam no, takie nie bardzo życie. Miał pomocy. Każdy człowiek może w obliczu śmierci jest samotny. Nawet Chrystus powiedział, ojcze, czemuś mnie opuścił, prawda? Nawet matka odeszła od krzyża na Golgocie. Także takie przeznaczenie. Liczę na to, że Państwowy Instytut Sztuki Filmowej zechce wspomóc ten projekt. Na pewno wspomoże. O którym już Krzysztof Zanussi powiedział bardzo pozytywnie, ale to jeszcze nie wystarczy. Fajnie. Dziękujemy serdecznie, no, dziękuję. W takim razie za rozmowę i do zobaczenia Państwu.